I mam gotowe moje śniadanie. Słuchajcie, nie wiem, czy ktoś też tak ma, ale ja tak mam, że muszę mieć coś do śniadania, coś na słono i coś na słodko, bo ja inaczej była po prostu nienajedzona. Tak więc tutaj mam, słuchajcie, kanapeczki z wędliną i z pomidorkiem. Tu mam tą pastę, którą wam pokazywałam. Tutaj mam jeden kawałek chlebka z dżemem. Teraz, słuchajcie, robię sobie kawkę, bo bez kawy to wiecie, bez kawy to dzień stracony. I na dobry początek nie muszę leczyć. Jestem, kochani, z moją kawką i właśnie chcę wam pokazać, co wczoraj kupiliśmy na takich małych, drobnych zakupach. I jeszcze dzisiaj przyjdzie do mnie paczka z Sinsaya z zamówieniem. Bardzo fajnym zamówieniem, bo tam mam właśnie dwa sweterki dla siebie. Więc też wam potem pokażę. Dzisiaj będzie taki vlog, gdzie będzie tych zakupów dosyć sporo. Tak więc, słuchajcie, zaczynamy. I pierwsze co, to jest coś, na co ja czyhałam, jak jeszcze u nas w okolicy nigdzie nie było Action. I wczoraj mi się udało to dorwać. Słuchajcie, to są takie o, do ozdoby, słuchajcie, na, ja już to widzę, słuchajcie, tak pięknie jesiennie, nie tylko będę dekorować dom, więc takie trzy gałązki, słuchajcie, jedna gałązka, pamiętam, kosztowała 11 zł. I z takich jesiennych rzeczy to by było na tyle, bo ja mam dosyć sporo ozdób, w późniejszych filmikach wam pokażę, ale zaczynamy, słuchajcie, jak już jesteśmy w tym Action, to wam pokażę to, co mam w tym Action. I to jest, słuchajcie, na TikToku widziałam taką pastę do czyszczenia. I ponoć jest świetna, więc ją kupiłam, zobaczymy. A mam parę takich miejsc, które bym chciała się tą pastą potraktować. I oprócz tej pasty, słuchajcie, odwracam się, bo czekam na kuriera. Taką lampkę kupiliśmy sterowaną na smartfona, też właśnie z myślą o korytarz, bo to są też kolejne zmiany, góra naszego domu się robi. Już jesteśmy bliżej niż dalej, żeby się tam wprowadzić. I właśnie taką na korytarz z myślą o tym, że w razie jakby mały na przykład się przebudził w nocy, bo będzie miał swój pokój, żeby jak pójdzie przez korytarz, żeby po prostu mu się zaświeciło, jak będzie chciał przyjść do nas do sypialni. To jest ta kolejna rzecz. I słuchajcie, ostatnia to jest taka tacka. I ja mam tą tackę z myślą tam o tamtym dużym stole, bo nie chcę, żeby tam było coś wielkiego, tylko taka właśnie tacka z jakimiś dniami. Coś będziemy kombinować, jak będę to dekorować. Ale właśnie taka tacka. I słuchajcie, ta lampa kosztowała 65 zł. To kosztowało coś chyba około piątki. A ta pasta, słuchajcie, kosztowała nie wiem ile. 15? Nie 15. Zaraz, bo mam paragon. To wam, słuchajcie, znajdę. Pasta czyszcząca 11,95. I to były właśnie te zakupy z Action. I teraz, słuchajcie, pokażę wam Dilza. Bo z Dilza to akurat mam polecajkę, jeśli chodzi o chemię do domu. Więc to są, słuchajcie, te płyny do mycia toalety. I nie tylko, bo tutaj jest do wanny, do umywalki, czy nawet do podłogi.
Ale jakie ten płyn działa cuda, słuchajcie, jak go zalejcie do toalety. Ja też kiedyś po prostu zalałam go, wyczyściłam, otwieram, słuchajcie, a patrzę tam. Toaleta jak nowa, zero kamienia, nic, więc od razu kupiłam dwa. I co najważniejsze, one śmierdzą tak jak niektóre te detergenty, bo te niektóre to tak śmierdzą, że o matko. A te mają ładne zapachy, więc wzięłam od razu dwa, żeby mieć w zapasie. Mój ulubiony płyn do kuchni, ten cytrynowy, i on też jest z Dixa. Te płyny z Acho, one były po 8 zł, a ten był za dyszkę, ale jego jest tutaj dosyć sporo chyba. 750 ml, więc też na trochę starczy. I słuchajcie, jeszcze mam takie zakreślacze z takimi ładnymi, delikatnymi pastelowymi odcieniami, w takich delikatnych pastelowych odcieniach. I mi się to właśnie przyda, jak czasami coś potrzebuję zakreślić, coś ważniejszego pamiętać. I słuchajcie, to by było na tyle. Plus jeszcze kupiliśmy idziemy w sobotę na parapetówkę do kuzynki i właśnie dla niej taki drobny prezent, ale to też Wam właśnie zaraz pokażę, bo kupiłam do tego super reklamówkę. Poczekajcie, zaraz Wam pokażę. Słuchajcie, wróciłam. I z taką piękną z kusiem płatkiem. No nie jest. Przepiękna ta torba. I właśnie pokażę Wam. Bo na parapetówkę idziemy w sobotę. Ten filmik na pewno wleci po sobocie, bo dzisiaj jest czwartek. I słuchajcie, jeszcze co? Ja, słuchajcie, nie jestem fanką kupowania komuś czegoś, na przykład takiego, co na przykład cały czas miało być, bo ja nie wiem, czy kto jaki ma styl, bo nie byłam tam nigdy u niej w domu, więc nie wiem, czy ona woli dodatki w złocie, czy w srebrze, czy no wiecie, więc wolałam kupić coś takiego, co w razie czego schowa i po prostu nie będzie tego widziała. I to są chyba z rzeczy z Dirsa, w tym przypadku. I słuchajcie, taki piękny, delikatny świecznik na T-Lighta. O! Nie pamiętam, ile on kosztował. 9 zł. Nie, paragon nie jest. Niestety. I słuchajcie, do tego mam takie dwa piękne kubeczki. Dyniowe, jesienne, więc myślę, że jakieś herbatki będą super. A w razie, by się nie podobało, to wiecie, można zawsze schować czy wyrzucić i no wiecie, tym bardziej, że te kubki takie jesienne są na jesień, więc to jest 3 miesiące góra, więc i w razie, by coś to nie jest jednak taka rzecz, która jest to przyjemna. Mam nadzieję, że to będzie dobrze. Więc takie kubki wziąłem dwa. I słuchajcie, trzecią, ostatnią rzeczą jest taka piękna świeczucha z Pepco. Ja mam u siebie na parapecie czarno-złotą. Ona tak, słuchajcie, pięknie pachnie, tak trochę waniliowo. Więc ja bym powiedziała, że jak najbardziej też tak jesiennie, tak o. Więc na taki prezent się zdecydowaliśmy. I myślę, że po prostu, wiecie, mam nadzieję, że mi się spodoba. To nie jest nic takiego wielkiego, a takie fajne umilacje długich jesiennych wieczorów, które się w sumie już za chwilę będą zaczynać. Cześć kochani, witam Was w kolejnym dniu. Ja właśnie wróciłam z takich szybkich zakupów, bo mi parę rzeczy brakło i pokażę Wam to, co kupiłam. Więc tak, mam tu siatki, będę wyciągać. Mam taką... i te zakupy są trochę z Biedronki, trochę z Dino. Z Dino jest malutko, a z Biedronki troszkę więcej. Jakaś bułka ze serem. Wziął mi apetyt, może dlatego, że jechałam głodna, ale wziął mi jedną, więc jedna taka bułka, dwa pączki takie z pudrem, uwielbiam je, więc wziąłam dwa, muszę jedno do kawki na pewno. Teraz słuchajcie, z tym mam, kupiłam tylko cukier, bo nam przybrakło, i do Franka kupiłam jogurcików 6, bo on uwielbia te jogurty i pochłania naprawdę resztę kurtowych. I też z Dino wziąłam dwa soki kaktusy. On też je bardzo lubi, więc do przedszkola codziennie rano o te właśnie soki prosi. Dalej też wziąłam takie kofelki, jak robią śniadanko do przedszkola. To coś takiego ma pakuje, na pewno się cieszy. Wziąłam też herbatę miętową, bo nam się skończyła. Winogrona moje ulubione, bez pestek, są pyszne. I bez pestek. Słuchajcie, wziąłam jogurt naturalny,
sal, bardzo go lubię. I majonez, bo nam się skończył majonez. Wziąłam też dwa takie serki. Emmentalery to są topione. Będę robić kurczaka, więc myślę, że one też fajnie będą pasować. Wziąłam takie coś. Zobaczcie, to jest krem miodowy z cytryną i z ekstraktem z mięty. Więc myślę, do herbaty będzie super, a teraz jest taka fajna jesienna pogoda. No więc herbatka z takim czymś, myślę, że no, będzie pyszna. Słuchajcie, wziąłam jeszcze 3 kostki masełka, bo były na promocji w Biedronce. Wziąłam jeszcze 2 kostki zwykłej takiej margaryny i słuchajcie, ogromny papier toaletowy, bo był w dobrej cenie, jak za tyle rolek, a ten papier. A dzisiaj rano patrzę po prostu, mówię, oho, ostatnia rolka, więc no trzeba było te zapasy uzupełnić. I to na tyle. Na tyle z tych takich, to nie są tygodniowe, to nawet nie są, no wiecie, ja byłam w sobotę na zakupach, a trochę rzeczy jednak brakło przez weekend. I dokupiłam, żeby teraz, no mam nadzieję, że już przez parę dni nie będę musiała nigdzie do sklepu jechać, jedynie tylko po świeże pieczywo.